O kurczaczek. Ale wózek. Wyobrażacie sobie teraz po ulicach z takim wózkiem iść? Założyć kapelusz? Można by zwrócić na siebie uwagę i to konkretnie. To jest opuszczona kamienica, którą znalazłem niedawno. Postanowiłem, że tutaj przyjadę, choć odradzali mi z tego względu, że wszystko się rozpada. Patrząc na wnętrze, to była prawda. Naprawdę wszystko się tutaj rozwala i trzeba bardzo uważać. Garaż. To nas nie interesuje. Tutaj mamy wyjście. O kurde, kotłownia. Wow, jaki piec. O kurde. Z 1,5 tony metalu. Jak nie więcej. Chcecie zobaczyć, jak wygląda w środku? Czekajcie. Tutaj chyba zbiornik wyrównawczy. Idziemy zobaczyć, co jeszcze tutaj zostało. Euro Atlas, 1996 rok. Kaloryfery jeszcze są. Ta kamienica jest przy samej drodze, więc liczyłem, że już będzie wszystko rozkradzione. O kurde, zobaczcie. Cała podłoga spadła, ale ewidentnie widać, że ktoś ją podpalił. Ta część ucierpiała najbardziej, dlatego runęła. Runęła cała do salonu. Mamy tutaj telewizor, troszkę kaset VHS. I dość nietypowe sanki, bo sobie ktoś się przerobił. Całkiem fajna szafeczka drewniana. I kominek marmurowy. Tutaj chyba była jadalnia. Najprawdopodobniej tak. O kurde, tutaj więcej kaset VHS. Tutaj mamy jakąś chyba biografia Elvisa. Być może. Robert De Niro, Ronin, Jerry Lee Lewis. O kurde, no tego aktora każdy z nas zna na pewno. Jean-Claude Van Damme i Rodman. Double Time. Jerry Lee i Jaś Fasola. O kurde. Nie zdziwiłbym się, jakby tutaj były jakieś klasyki prawdziwe. Dość sporo tych kaset. Spróbujemy teraz wejść wyżej. Chociaż trzeba będzie naprawdę uważać. Idzie przejść. Zobaczcie, jak jest zjedzony przez korniki barierka.
schody mogą być w podobnym stanie. Nie wiem, czy coś tutaj znajdziemy, czy nie. Większość osób mówiła, żeby nie wchodzić na wyższe piętra ze względu na zły stan. Zobaczcie, jaki mamy balkon. Nie no, muszę wejść. Nawet jeżeli ktoś mnie zauważy, chcę tutaj wejść. O kurwa. Kafelki. Jakby takie coś sło... Jakby była możliwość odzyskania takich kafelek, to z chęcią bym przygarnął. Puste pomieszczenia. No faktycznie, im wyżej się wejdzie, tym gorszy stan. Tutaj chyba jest kolejne piętro, zaraz zobaczymy. O kurde, tu wisi wszystko na deseczkach. Łazienka. Łazienka jeszcze w miarę w dobrym stanie. Zachowały się zlewy, zobaczcie. Krany są, co się rzadko zdarza. O właśnie, tu byliśmy. Tu widzieliśmy, w tym miejscu runęła podłoga, także na pewno nie będziemy tutaj chodzić. Można przejść na niższe kondygnacje, ale chyba tędy nie będziemy schodzić. Idziemy zobaczyć jeszcze do góry. Może warto będzie tam wejść. Strych. O kurde, już widać wilgoć. O kurde, widać, że wszystko przecieka. Aha. Tutaj nie będziemy swobodnie sobie chodzić. Podnóżek. A tak poza tym, to chyba nic ciekawego tutaj nie znajdziemy. Tu całkiem ładna szafeczka. Dobra, schodzimy niżej i spróbujemy się dostać do innych obiektów, które są obok. Okno zabezpieczone, tylko nie wiem, przed czym mają chronić, jak tutaj już nic nie ma. Gdzie to było? Tutaj było wyjście. Tak. Tutaj jest wyjście. Będzie trochę mokro, ale nic. Damy radę. Tu jest jakiś garaż. Studnia. O kurde, ale fajna. A, nie kręci się już. Zablokowana. Tutaj również wszystko zniszczone. Coś mi się wydaje, że nie znajdziemy już nic ciekawego. Dobra. Będziemy się powoli ewakuować. Garaż. Mamy cały obiekt.
Dobra, spróbujemy zerknąć do garażu. Niepostrzeżenie. Ale garaż jest pusty. Dobra. Wyjdziemy sobie tędy. Kurde, tam ktoś stoi. Ktoś tam, ale to nic, idziemy. Idziemy sobie, jakby nigdy nic się nie stało. Gościu sobie czyta książkę. Nigdy nas tutaj nie było. Dobra, ja się z wami żegnam. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.